jestem z wami i przeciwny budowie tej instalacji w tym miejscu. Szanowni Państwo, 500 metrów to nie jest duża odległość. To komuś może się wydawać, że 112 metrów to już wystarczy. Nie, Szanowni Państwo, wiatraki 500 metrów, nie, 700 metrów, nie, a biogazownia w centrum Rapy może być zlokalizowana. Uważam, że politycy, parlamentarzyści powinni tu również z nami być, zająć stanowisko w tej sprawie, bo rzeczywiście mamy z terenu gminy również samorządowców i czekamy na ich poparcie, na ich wsparcie w tym temacie. Oczywiście administracyjna droga, ścieżka jest przede mną. Nie ukrywam, będę się odwoływał do końca tylko możliwości, jakie prawo administracyjne mi pozwala. Szanowni Państwo, ja nie wiem, tu chodzi o duże pieniądze. Duże pieniądze, tak jak mówiłem na spotkaniu, występowałem o przekazanie części gruntów tego majątku, którym zarządza KOWR, powiedzmy, i minister rolnictwa. Od 2005 roku moje starania na niczym spełzły. Oczywiście cały czas nie ma możliwości, nie ma tytułu, a tak naprawdę tytuł do tego gmina ma jako samorząd. Uważam, że kilku ministrów w tej sprawie już było zorientowanych, począwszy od ministra i premiera, włącznie Lepera, poprzez ministrów, którzy tu nawet w tej sprawie w Rabie byli. Ktoś umiejętnie, skutecznie w KOWR-ze manipuluje, steruje i nie pozwala na działanie, aby te grunty można było przekazać, nie wszystkie, część gruntów, które gmina może wykorzystać na cele statutowe, czyli to są tereny usług publicznych i akurat ta działka, na której lokalizowana instalacja ma być, również nie spełnia jakby wymogów, żeby ta instalacja w tym miejscu była. Może trochę oddechu wezmę, może pan przewodniczący tu jeszcze słowo powie, bo Szanowni Państwo jest tu koło mnie. Ja jeszcze organizacyjnie może przepuścimy już teraz ruch, bo zatrzymaliśmy naszych kochanych turystów, których serdecznie zapraszamy do Raby następnym razem, kiedy już będziemy mieć świeże powietrze i będziemy mieć spokój. Także prośba, zejdźmy na chwilę z przejścia, z wszystkich przejść, przepuśćmy ludzi, bo oni też trzeba ich szanować i to nie jest ich wina, że tutaj my i oni chcą, dlatego prośba o chwilowy przepust. A za chwilę będziemy blokować powoli tak samo. Przewodniczący, proszę. Dzień dobry Państwu. Rada Gminy Rawa Bieżna jest ze wszystkimi protestującymi. Tak jak tutaj przedstawił wójt, który reprezentuje gminę ustawowo, Rada Gminy zajmowała się tematem na wniosek mieszkańców, który spłynął odnośnie poparcia ich starań związanych z nieprzystąpieniem do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Taki wniosek był rozpatrywany, wniosek inwestora, który chciał dokonać zmiany w planie w kierunku praktycznie przeznaczenia terenów na cele związaną z realizowaną inwestycją. Takich działań nie zostały podjęte, nie uzyskał akceptacji, jednogłośnie Rada Gminy takiego pomysłu nie poparła. Więc jest jakby z protestującymi, rozumie problem, który w tym momencie faktycznie został urzeczywistniony w postaci tematu, jaki się musimy zmierzyć, bo procedura administracyjna ruszyła. No, nieuznanie w procesie administracyjnym gminy tak jako strony, czy sąsiadów, czy innych środowisk, które mają cele działania statutowych, ochronę środowiska, no jest niezrozumiałe i widać po prostu, że kwestia związana z wydaniem tego pozwolenia na remont, modernizację, jak zwał. Słyszeliśmy tutaj, że pierwszy wniosek został złożony, nagle został wycofany, złożony drugi. No to rodzi pewne podejrzenie praktycznie związane z całą procedurą uzyskiwania tej decyzji. I to myślę, że jeżeli inwestor by działał w otwartej przyłbicy, z otwartymi czystymi intencjami, no poddałby się praktycznie pewnej procedury sprawdzenia, bo nawet niedopuszczenie gminy czy w tym momencie stowarzyszenia do zapoznania się z dokumentacją, no rodzi pewne podejrzenia, że no braku transparentności. Problem, który został przez tak jakby podkreślony przez samo stowarzyszenie. Nikt nie jest przeciwny rozwojowi związanymi z ekologią, z inwestycjami proekologicznymi, tylko to musi być też w poszanowaniu wszystkich mieszkańców, czyli dobra wspólnego, jakim jest powietrze, jakim jest ten produkt, który tutaj jako gmina mamy, oferujemy, czyste powietrze. Wszystkie działania związane z wymianą pieców, ochronie środowiska, związane z działaniami w fotowoltaice czy to solarach, które jakby powodują, że gmina działa w tym kierunku i robi sukcesywne wymianę pieców, żeby ta emisja była jak najmniejsza. A stworzenie po prostu takiego w centrum Raby instalacji, która no, widząc, że nie mamy jakby na tą chwilę raportu oddziaływania na środowisko, bo no, nie można po prostu jakby zawierzyć, że to się zmieści się w obrębie działki, no nie do końca po prostu do przyjęcia. Więc myślę, że tak jak tutaj wójt przedstawił, że wszelkie sposoby, wszelkie narzędzia prawne, które będą nam dostępne, będziemy starać się na etapie teraz odwołań czy skarg do instancji sądowo-administracyjnych. Na ile to pozwoli, myślę, że ta też spotkanie, presja państwa, że nie zgadzamy się na takie działanie, to da do myślenia po prostu też i samemu inwestorowi, jak i też instytucjom kontrolnym do tego powołanym, czy wojewodzie, czy sądom administracyjnym. Jesteśmy z wami i myślę, że to stowarzyszenie i to grono ludzi, którzy po prostu się bardzo mocno zaangażowało, bardzo merytorycznie przygotowało się do prezentacji, do wyłuszczenia jakby całego problemu technologicznego. No tego zabrakło ze strony inwestora po prostu, bo inwestor tego nie przedstawił. Więc dlatego państwo jakby ten czynnik społeczny bardzo po prostu zaangażowany pokazał sposób i obszary zagrożeń, które mogą wystąpić. Wiemy, jaki jest problem energetyczny w kraju, ale tutaj, żeby takie instalacje mogły powstać, no to po prostu przede wszystkim, że jakby w poszanowaniu praktycznie całego środowiska i otoczenia, żeby lokalizować w miejscach do tego przeznaczonych. No centrum Raby nie jest miejscem, gdzie można taka instalacja mogła funkcjonować. Tyle i jesteśmy z wami. Dziękujemy panu przewodniczącemu. Pan Tomek, coś od siebie? Dzień dobry państwu. Jestem radnym powiatowym, waszym radnym też powiatowym. Byłem mieszkańcem Rady Wyżnej, obecnie z Kawy. Znacie mnie na pewno. I z chwilą, kiedy dowiedziałem się o tym, że takie inwestycje tu powstają, to też jestem przerażony. Jestem przerażony, bo zmierzałem się z tym smrodem w Bakutilu. I tak naprawdę ta instalacja, którą chce inwestor tu postawić, to zniszczy wasze życie, zniszczy życie mieszkańców i nie pozwoli na dalszy rozwój tej gminy, tej miejscowości. No nie tędy droga, on też się powinien z tym liczyć. Dlatego jestem tu z wami i myślę, że to, co jak wcześniej powiedziane, wreszcie ktoś wznowi to postępowanie administracyjne w celu wydania tej decyzji na modernizację kotłowni wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, czyli siliosów i tym podobnych. I ja też osobiście nie wierzę, że oddziaływanie tej instalacji zamknie się tylko na tej działce. Dlatego tak, walczcie o to, bo tylko ta inicjatywa oddolna pozwoli na to, że gdzieś tam u góry nas usłyszą wszystkich. Jestem z wami. Dziękujemy bardzo. Radny Grzesiek. Dzień dobry wszystkim. Radny gminy Raba Wyżna. Witam wszystkich serdecznie również. Bardzo liczne grono mieszkańców miejscowości Raba Wyżna i pewnie spoza miejscowości. Ja akurat jestem spoza Raby Wyżnej, jestem mieszkańcem Sieniawy, ale reprezentuję całą gminę. Reprezentuje również i Państwa, można powiedzieć, potrzeby, interesy w Radzie Gminy. I tutaj w pełni solidaryzuję się z Państwem i rozumiem obawy, które po prostu rodzi ta właśnie inwestycja. Tutaj mogę powiedzieć od siebie tyle, iż myślę, że tutaj skierować słowa w stronę inwestora, aby zauważył tak naprawdę wielkie obawy mieszkańców, które rodzi ta inwestycja. My jako wspólnota samorządowa powinniśmy działać, zresztą inwestor również jest mieszkańcem naszej gminy, więc myślę, że w tej wspólnocie powinniśmy zachowywać jak najlepsze relacje i te relacje powinny być budowane przede wszystkim właśnie w zgodzie z mieszkańcami. Inwestycje powinny być realizowane w gminie Rabawyżna. Myślę, że to jest, jakby nie patrzeć, zasadnością tego naszego rozwoju, tylko inwestycje realizowane w zrównoważony sposób, w pełni w zgodzie z mieszkańcami, więc jakby do tego apeluję, aby właśnie pochylić się nad tym protestem, który tu jest i aby szczególnie inwestor, ale też KOWR, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który również wyraża zgodę na inwestowanie na terenie przez tą instytucję zarządzającym na takie wielkie przedsięwzięcie. Więc ja tutaj trzymam kciuki, jestem, można powiedzieć, z Państwem, reprezentuję Państwa w Radzie Gminy. No i życzę wszystkim, aby to po prostu zaskutkowało w tym kierunku, aby ta biogazownia nie powstała w tym miejscu, żeby to miejsce mogło dawać pożytek mieszkańcom w celu właśnie rekreacji, rozwoju mieszkalnictwa, rodzin, po prostu dla domów mieszkalnych, żeby tu po prostu był spokój jak do tej pory. Także wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Dzień dobry Państwu. Tak się składa, że akurat miejsce, gdzie ta biogazownia ma powstać, no to jest mój okręg. Od początku, kiedy wyszła ta sprawa z budową tej biogazowni, no już rozpoczęła się walka. Bardzo się cieszę i przede wszystkim jestem taki zbudowany tą solidarnością mieszkańców. Jak tu szedłem, no to jeszcze czegoś takiego prawie tutaj nie było. Dzisiaj tutaj jesteśmy z Państwem jako samorządowcy, żeby Wam dać wsparcie. I będziemy robić wszystko. Wyczerpiemy wszelką drogę administracyjną, żeby tą inwestycję zablokować. I z tego miejsca też chcę podziękować Stowarzyszeniu Stop Biogazowni za współpracę. Za to, że mamy tutaj z samorządem współpracę, za to, że wymieniamy się informacjami i razem te działania wspólnie są bardziej skuteczne i wierzę, że przyniosą pozytywny efekt dla tej sprawy. Przekazujemy głos mieszkańcom, bo myślę, że tutaj też jest bardzo ważne, żeby mieszkańcy się opowiedzieli za tym, co widzą i co się będzie działo, bo pewnie mają doświadczenia duże. No ja właśnie w sprawie ochrony środowiska w Rabawyżnej, ja uczestniczyłem w studium rozwoju Rabawyżnej za wójta jeszcze byłego Wierzby. I tam była też koncepcja rozwoju gminy Rabawyżnej, był to kosztowny projekt, bo to z Krakowa przyjechali fachowcy, nie? I tam ten projekt powinien być w gminie i tam Wierzba chciał, przepraszam, wójt Wierzba chciał przeforsować, żeby gmina w Rawie się rozwijał przemysł, nie? Ale ja byłem przeciwny i zdążyłem i jakoś przekonałem wtedy wszystkich, że projekt został tak sformułowany, że koncepcja była rozwoju agroturystyki. I ten projekt jest w internecie, nie wiem czy w gminie jeszcze gdzieś jest, myśmy tu chodzili, marnowaliśmy czas, nie wiem po co. I jeszcze mam drugą taką uwagę, dziwnym trafem ta obwodnica Rabawyżnej biegnie koło biogazowni. Czyżby to był przypadek? Czy może ktoś mi to wytłumaczy? Dziękuję. Proszę bardzo. Pan chciał też zająć głos. Proszę bardzo. To ja chciałbym zauważyć, że inwestor musi spełniać wiele warunków, i to prawnych, biogazowni. Ja sobie wynotowałem, bo tego jest trochę. To jest tak. Ustawa o odpadach, ustawa prawo wodne, ustawa o nawozach i nawożeniu, ustawa prawo energetyczne, ustawa prawo budowlane. Później z rozporządzeniem ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinno być budowle rolnicze i usytuowanie. Rozporządzenie nr 169 przez 2009 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 21 2009 określające przepisy sanitarne produktów ubocznych pochodzących zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia. A na końcu jest raport o oddziaływaniu biogazowni w Polsce. To trzeba inwestora rozliczyć z tego. Czy to jest zgodne? No i tu jest, jeżeli to było podane jako tam remont jakiejś kotłowni, no to do jakiegoś oszustwa doszło, nie? A jest coś innego budowane. No i prosiłbym o współpracę, bo też tych przepisów jest trochę, a trzeba wniknąć w szczegóły. Czy to spełnia inwestor, jeżeli buduje biogazownię? Dziękujemy bardzo panu. Ja myślę, że Mietek mu będzie w stanie coś nam jeszcze opowiedzieć. Mietek Kulek, jestem mieszkańcą Rady Wyższej od urodzenia. Moja rodzina związana jest z miejscowością od 1890 roku. Mamy tutaj piękne zabytki architektury secesyjnej 1902 roku dworek. Jedyna, druga w Europie stajnia, która jest tam i obory najazdowe, typowo zabudowa taka wiejska, gospodarcza, kaplica na cmentarzu. Myślę, że w tym kierunku powinien następować rozwój gminy jako agroturystyka gminna i wszyscy mieszkańcy mogliby z tego korzystać w czystym, świeżym powietrzu. Biogazownia to nie tylko zagrożenie dla mieszkańców Raby Wyżnej, ale myślę również dla mieszkańców Krakowa, gdyż na tych polach PPGR-owskich odpady z biogazowni będą składowane, później będą się dostawać do zlewni Raba Wyżna, a na zbiornik w Dobczycach znajduje się na rzece Raba Wyżna, więc woda pitna dla Krakowa też może być zagrożona w perspektywie, jeżeli to zostanie rozbudowane i w dużej mierze później będą dostarczane odpady, można powiedzieć, z całej Polski Południowej, z ubojni, z oborników, trawy, nietrawy, wszystko to będzie tutaj fermentowało, tworzyło zagrożenie również wybuchowe metany. Także myślę również, że ta droga objazdowa, która jest alternatywna do drogi wojewódzkiej, to też nie jest tak dokładnie z myślą o dobrej, można powiedzieć, koniunkturze dla mieszkańców Raby Wyżnej. Zobaczcie Państwo, jeżeli w jakiejkolwiek miejscowości na południe obwodnica ją omija, odpływa się to niekorzystnie na ekonomię danej miejscowości. Upadają sklepy, zamykane są biznesy. Jak biznes zamyka, tracimy miejsca pracy, gmina traci dochód z podatków, nie ma na świadczenia społeczne, nie ma na szkolnictwo i ubożejemy. Czyli do tego chcą doprowadzić dobrą miejscowość Raba Wyżna, która od XVI wieku się rozwija, do upadku. Dziękuję serdecznie. Mówimy do wszystkich, którzy tutaj nam w stanie są pomóc i prosimy o tą pomoc, jak to moja Zośka powiedziała, tata pomóż, więc my też prosimy o tą pomoc i myślę, że wszyscy, więc jeszcze raz pytanie, czy wszyscy wiedzą, czy jesteśmy za tą biogazownią, czy nie, więc ręka do góry, kto nie chce tej biogazowni i krzykiem jednym na koniec. Dziękujemy bardzo za wszystkich, przepraszamy naszych kochanych turystów, myślę, że wybaczycie nam, jestem z wami, bo jestem stamtąd, więc jedziecie pewnie do mnie. Wszystkim zadzwonię, żeby wam tam gorącą herbatę z wódką zrobili. No i zdrowia na drogę, dzięki wam wszystkim, pozdrawiamy i widzimy się następnym razem. Myślę, że nie w takiej ilości, tylko jeszcze większej. Młodych ludzi przede wszystkim zapraszamy, jeszcze więcej młodych. Oni nam będą budować tą Rabę Wyżną, więc myślę, że i będą twierdzić, co się będzie działo tutaj. Dzięki wielkie, Bóg zapłać, inaczej powiedzieć. Do widzenia i do zobaczenia następnym razem. Walka i nie poddajemy się, żeby nie było tak, że ktoś nas będzie straszył, że będzie nas zastraszał. Myślę, że już teraz jest na tyle ludzi wiadomych i świadomych tego, czym to zagraża. Do widzenia. Miłego weekendu życzę i wam, turyści, tak samo. Do zobaczenia. Myślę, że możemy w tej chwili zakończyć nasze zgromadzenie. Niewykluczone, że będziemy potrzebować waszego wsparcia jeszcze wiele razy. Także serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do obserwowania naszego profilu na Facebooku. Tam na bieżąco wszystkie informacje umieszczamy. No i, no nie wiem, w ramionach siła. A i kto z państwa zechce dołączyć do naszego stowarzyszenia, to również jesteśmy otwarci na współpracę. Nie, nie, damy radę. Jest tyle zajęć, że możemy obdzielić każdego. I oficjalnie rozwiązuje nasze zgromadzenie, także teraz, że tak powiem, każdy se uważa na siebie. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy.